30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu, 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Tego roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie jubileuszowy akt intronizacji Pana Jezusa na Pana i Króla. Wielu przez lata zabiegało o taki akt. Jeśli zależy nam na zbawieniu wszystkich, najbliższych, ale wszystkich, jeżeli zależy nam na naszej Ojczyźnie, zmobilizujmy się w tych dniach. Postarajmy się przemyśleć i przemodlić ten akt. Tekst możemy znaleźć na stronie Episkopatu Polski czy portalu Radia Maryja. Był też drukowany w naszym dzienniku i, jak dowiedziałem się, w Gazecie Warszawskiej. Niech pomogą Wam w znalezieniu tego tekstu w internecie może Wasze dzieci, wnuki. Będzie to okazja do nauczenia się trochę więcej tego, co nazywa się internet. To jest bardzo ważne i następna niezwykła szansa na komunikowanie. Przybliżmy ideę intronizacji naszym rodzinom, znajomym. Sprawa jest bardzo ważna. Dlatego też od początku diabeł mieszał w tej sprawie. Pamiętamy. Tym bardziej zmobilizujmy się przez modlitwę i apostolskie działania. Niech każdy z nas, Polaków, osobiście przyjmie Chrystusa Pana na Pana swego serca, Pana działania całego naszego, Pana życia naszego. A wtedy i Polska będzie inna. Damy Panu Jezusowi szansę, by uczynił z nas wspaniały naród. Zapraszamy też do uczestnictwa osobistego w Krakowie w tym akcie intronizacji. Zapraszamy. Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu mają zaszczyt zaprosić rodzinę Radia Maryja na premierę filmu Zerwany Kłos o błogosławionej Karolinie Kuskównie. To owoc dwuletniej pracy młodego zespołu filmowego naszej uczelni i toruńskiej telewizji. Tym samym dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość oraz jej statutowe cele katolickiego wychowania młodzieży i krzewienia polskiej kultury. Dzięki temu wsparciu mogliśmy zaprosić do współpracy wybitnych artystów z całej Polski, aktorów, kaskaderów czy muzyków. Dość powiedzieć o przepięknej muzyce, która premierowo towarzyszy także temu zwiastunowi. Dzięki łasce Pana Boga już w listopadzie dzieło toruńskich studentów ujrzy światło dzienne.
Premiera filmu odbędzie się w poniedziałek 14 listopada o godzinie 18 w warszawskim kinie Kinoteka, mieszczącym się w gmachu Pałacu Kultury i Nauki. Będzie to na kilka dni przed przypadającą 18 listopada rocznicą męczeńskiej śmierci błogosławionej Karoliny. To oczywiście nie przypadek. Jak można wziąć udział w tym wydarzeniu? Udział w premierze jest bezpłatny, jednak ze względów logistycznych prosimy, by swoje zgłoszenia kierowały tylko grupy organizowane przez osoby duchowne bądź koła przyjaciół Radia Maryja. Ze względów bezpieczeństwa pojedyncze zgłoszenia nie będą honorowane. Zgłoszenia prosimy kierować do pani Marty pod numerem telefonu 698 499 273 bądź na skrzynkę e-mailową zerwanyklos@gmail.com z prośbą, by przysyłać nam dane kontaktowe organizatora wyjazdu. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 listopada bądź do wyczerpania miejsc. Jeszcze raz powtórzmy kontakt w sprawie premiery. Pani Marta 698 499 273 oraz e-mail zerwanyklos@gmail.com. Więcej informacji o samym filmie znajdą Państwo na witrynie www.zerwanyklos.pl, gdzie można także poznać piosenkę z tego filmu pod tytułem Warto jest wierzyć. Jeszcze raz dziękujemy całej rodzinie Radia Maryja, która wsparła powstanie tego filmu i życzymy sobie do zobaczenia na salach kinowych. Błogosławiona Karolino, módl się za nami. Szczęść Boże. Drodzy, bardzo serdecznie zapraszamy na film. Organizatorzy przed momentem poinformowali mnie, że w związku z ogromnym zainteresowaniem premierą proszą, by zainteresowane osoby, które chciałyby na tą premierę się wybrać, do jutra skontaktowały się z organizatorami filmu Zerwany Kłos. A tymczasem 33,4 już prawie minuty po godzinie 21. Zaczynamy, drodzy Państwo, rozmowy niedokończone. Drugą część jest to kontynuacja rozmów, które rozpoczęliśmy na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15. Bardzo serdecznie witam gości, tym razem w studiu radiowym. Są to pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Arkadiusz Jawień, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Jest z nami pan doktor nauk medycznych Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan doktor Przemysław Przybylski, przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Witam ojca serdecznie, witam państwa, szczęść Boże. Cieszymy się z obecności dostojnych gości w Radiu Maryja tym razem. Bo temat bardzo ważny, bardzo aktualny i chyba taki, na którym moglibyśmy rozmawiać codziennie praktycznie. Profilaktyka prozdrowotna, szansą na zdrowe życie w rodzinie i społeczeństwie. Rodzina ta najbardziej taka podstawowa komórka życia społecznego. No i społeczeństwo jako zbiór wielu rodzin. Im zdrowsza rodzina, tym zdrowsze społeczeństwo. Panowie są też znani z Dziękczynia w rodzinie, z tych miasteczek medycznych, które już od początku chyba, od 8 lat, tak? Czy na pierwszym tak, Dziękczynie w rodzinie też już było miasteczko medyczne? Od samego początku to już się wpisało w scenerię tego wydarzenia, bo chcieliśmy pobudzić świadomość społeczną, że jeśli rodzina, to musi być zdrowa rodzina, a o ta świadomość zaczyna się właśnie w podstawowej komórce społecznej, jak ojciec trafnie powiedział, to w wymiarze socjologicznym.
gdzie nie tylko rodzina daje życie, daje komponent ten kulturowy, społeczny, ale również pokazuje, w jaki sposób kształtować różnorakie wartości. A jednym z tych wartości to jest właśnie zdrowy styl bycia i życia. Począwszy od pewnych nawyków żywieniowych, również przez nawyki kultury fizycznej. Nie bez kozery mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch, więc również jeśli było święto Wdzięczczynienie, czyli nasze wspólne święto Wielkiej Rodziny Radia Maryja, chcieliśmy, żeby również te wartości, troska nie tylko o życie, ale również o jakość życia, o godność życia, również zaszczepić w tych, którzy przybywają, żeby razem się cieszyć, razem świętować. I od samego początku towarzyszy nam pan doktor Tomasz Mierzwa, robiąc badania przesiewowe dotyczące wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy oraz nowotworów raka piersi. Ich również pan profesor dołączył, Arkadiusz Jawien, przepraszam, który swoim autorytetem, zresztą do niedawna prezes Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, tak, i ambasador zresztą w naszym regionie, tak, pokazał, że można również, i to jest ważna płaszczyzna wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej. I to już po raz ósmy to święto w Dziękczynieniu się dokonywało w takiej właśnie scenerii Białego Miasteczka, gdzie oprócz tu wspomnianych panów profesorów również proponowaliśmy badanie tętnicze krwi, również były badania przesiewowe z dziedziny kardiologii. Chciałem przy tej okazji również podziękować tym wszystkim, którzy logistycznie nas wsparli w tym przedsięwzięciu, szczególnie w firmie medycznej Storunia Citomed, panom prezesom Romanowi Łyskowi oraz panu prezesowi Łukaszowi Wojnowskiemu, że już od kilku lat udostępniają nam ultrasonograf do wykonania niezbędnych badań, którym patronuje pan profesor Jawień. Myślę, że to jest wielka szansa dla ludzi, którzy przybywają, razem z nami świętują, ale przede wszystkim to jest nie jest kwestia kultury, ducha, ale również też, żeby mieli świadomość, iż w trosce o nasze zdrowie, o jakość tego zdrowia wyraża się też szeroko rozumiana kultura masowa, która w naszym społeczeństwie no, zawsze była jakimś priorytetem, choć dzisiaj widzimy, że jest jeszcze wiele obszarów, gdzie powinniśmy nad tym popracować. Proszę Państwa, to znakomity pomysł od samego początku. Pomysł połączenia, bym powiedział, pewnej takiej tradycji religijnej z jednoczesną możliwością dostępu do sprzętu i to sprzętu, dodajmy, wysokospecjalistycznego. Bo i ultrasonograf, na którym pan profesor ze swoim zespołem ocenia aorty brzuszne i nasz cetomamobus, to jest sprzęt bardzo wysokiej jakości, który no, staje się tym samym no, bardzo powszechnie dostępny. I taka tradycja, żeby rzeczywiście w trakcie tego festynu rodzinnego, te rodziny zadbały o swoje zdrowie, jest rzeczywiście to takim pięknym wyzwaniem i cieszę się, że to się odbywa rokrocznie. I przecież nie tylko nasze badania są wykonywane w tym roku, przecież również i koledzy okulici dołączyli, zresztą no, bardzo duże zainteresowanie widziałem tym właśnie punktem badań okulistycznych było. No, no, każda taka okazja, żeby zadbać o siebie dobra, każda okazja, żeby być może nawet wysłuchać jakiejś edukacji dobra i wydaje mi się, że kolejne lata powinny przynieść no, rozwój tego typu dalszej działalności i współpracy. Tak? To tak jak już mówiliśmy w tej pierwszej części telewizyjnej, no, nowoczesna medycyna to przede wszystkim promocja świadomości ochrony zdrowia w różnych jej komponentach, w różnych jej wymiarach i święto z Dziękczynieniem jest takim przykładem, że warto, można i trzeba. Ja też chciałbym bardzo podziękować, bo dołączyłem do tego miasteczka, nazwałbym Białego Medycznego, w trakcie święta Dziękczynienia nieco później niż osoby tutaj dzisiaj przy mikrofonach, ale zrobiliśmy to z wielką przyjemnością i właściwie z wielkim takim zainteresowaniem całego mojego zespołu. Za to dziękuję bardzo. Zapytacie Państwo, dlaczego tak chętnie bierzemy w tym udział? Ano dlatego, że to dzięki Państwu, którzy przyjeżdżacie na te spotkania, ale również ze strony Państwa to zainteresowanie, że kiedy my oferujemy właśnie takie badania, to ten odzew jest tak duży,
że my się z tego ogromnie cieszymy, ponieważ normalnie jak prowadzimy tego typu badania, to odzew, powiedziałbym, ludzi w Polsce czy ludzi w naszym województwie, bo taki program przesiewowy właśnie w kierunku rozpoznania tętniaka aorty brzusznej mamy jako jedyni w Polsce tu w województwie kujawsko-pomorskim, to ten odzew niestety, muszę z przykrością powiedzieć, nie jest aż tak duży. Stąd jeśli my tu przyjeżdżamy i widzimy Państwa chęć, że Państwo chcecie przyjść, przebadać, skorzystać z tej właśnie okazji, to jest to dla nas wielka radość i dlatego jeżeli takie święta będą się powtarzać w przyszłości, to mogę powiedzieć, że deklarujemy nasz udział, ponieważ robimy to z wielką przyjemnością. No, dziękować jest za co z pewnością i też no, z naszej strony ogromna wdzięczność dla panów i dla państwa współpracowników za taką też no, takie pokazanie, że to jest posługa, nie tyle praca, nie tyle zawód, ale posługa dla ludzi, dla konkretnego człowieka. Kiedy tak sobie rozmawialiśmy podczas pierwszej części i też w przerwie, okazało się, że cztery osoby, u czterech osób wykryto tętniaka, prawda? I tak na liczbę tych osób moglibyśmy z jednej strony powiedzieć, no mało, a z drugiej strony no, to są cztery konkretne żyjące osoby, które być może to życie będą miały uratowane albo przynajmniej znacznie przedłużone, więc myślę, że warto też zwracać uwagę na każdego konkretnego, pojedynczego człowieka, za co też chcę podziękować bardzo serdecznie. No i myślę, że to jest też taki moment, który może być takim początkiem naszej rozmowy, dyskusji o tej profilaktyce. Mówiliśmy sobie dużo na antenie telewizji TRFAM o różnych przypadkach, przykładach na podstawie też telefonów naszych radiosłuchaczy. Natomiast ja chciałbym zapytać i też poprosić o to, żeby powiedzieć słuchaczom, jak takie badanie wygląda, bo w rozmowie telewizyjnej okazało się, że nawet na zaproszenie, które kierują różne instytucje, różne komórki, odpowiada 20-30% na zaproszenie na badania, które są bezpłatne, które są możliwością przebadania się, takiego właśnie profilaktycznego. I to pytanie, dlaczego jest jakiś taki lęk, jakaś taka obawa być może i co zrobić, by tych osób, które chcą się badać, oczywiście z umiarem, tak jak też mówimy sobie, bez przesady, ale które chcą dbać o swoje zdrowie, o swoje życie w konsekwencji. Więc może zaczniemy od tych badań dotyczących tętniaka aorty brzusznej i zaraz nawiążę do słów ojca, który powiedział, że rzeczywiście w tym roku cztery osoby rozpoznaliśmy z tętniakiem aorty. To szczęśliwie były osoby, które nie miały bardzo dużego tętniaka, ale tak jak to przeliczaliśmy, to jest około 3,5% osób, które przebadaliśmy. To nie jest mało, ponieważ mówimy o mężczyznach powyżej 65 roku życia i to jest, powiedziałbym, taka statystyka ogólnoeuropejska. Czyli liczymy na taką liczbę osób w kontekście rozpoznania właśnie i to te badania właśnie we wrześniu nam to potwierdziły. Ale wracając do pytania dotyczącego, w jaki sposób badamy. Oczywiście to wszystko zależy, jaką jednostkę chcemy rozpoznać. Za chwileczkę pan doktor Mierza powie, w jaki sposób tego typu badania przesiewowe wykonuje się w chorobach nowotworowych. Natomiast ja chcę powiedzieć, że kiedy mówimy o badaniach w kierunku rozpoznania tętniaka aorty brzusznej, to tu to badanie jest stosunkowo proste. Z punktu widzenia ekonomicznego stosunkowo tanie, jest łatwe, ale to, co dla Państwa jest najważniejsze, to jest badanie całkowicie niebolesne. Wobec powyższego, idąc na takie badanie, mówię tu do mężczyzn, bo robimy te badania u mężczyzn powyżej 65 roku życia, a powód, dla którego robimy to tylko u mężczyzn, a nie u kobiet, i tu przepraszam wszystkie panie, to jest taki, że ta jednostka chorobowa, czyli tętniak aorty brzusznej, pięciokrotnie rzadziej występuje u kobiet niż u mężczyzn. I to spowodowało, że w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Skandynawia,
że tak powiem, podjęto decyzję, że nie opłaca się, i to nie w kontekście ekonomicznym, ale po prostu nie opłaca się tych badań przeprowadzać u kobiet. Ponieważ młode kobiety w tej chwili palą dużo więcej papierosów niż kiedyś, więc być może za lat 20 ta decyzja zostanie zmieniona, ale na chwilę obecną badamy mężczyzn. I czegoż mogą tacy mężczyźni się spodziewać? No, jeżeli trafią na nasze badanie, mówię tu do tych, którzy mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim, nadal będzie taka możliwość w szpitalu, w którym pracuję w Bydgoszczy, teraz w listopadzie będzie taka dosyć duża akcja, więc już mówię do mężczyzn powyżej 65 roku życia, że warto będzie przyjść do szpitala imieniem doktora Jurasza w Bydgoszczy i tam takie badanie sobie zrobić. I ono polega na tym, że musicie się państwo, czyli panowie, położyć na chwileczkę na kozetce, a my sondą ultrasonograficzną zbadamy państwu brzuch. Badanie jest krótkie, proszę się nie zdziwić. To nie jest typowe badanie ultrasonograficzne, które z reguły może nawet czasem trwać 20-30 minut. A tu badanie jest krótkie, maksymalnie 2-3 minuty, bo chodzi o to, żeby tą sondą przejechać po ścianie brzucha od góry do dołu, znaleźć aortę i zmierzyć jej średnicę. I to jest najważniejszy moment tego badania, który powoduje, albo daje nam informację, jeżeli aorta u mężczyzny jest w granicach, normalnie jest w granicach między 17 a 22 mm, jeżeli u takiego mężczyzny za pomocą tej właśnie sondy ultrasonograficznej stwierdzimy, że aorta jest większa niż 30 mm, to wtedy mamy podstawy, żeby rozpoznać tętniaka. I tu od razu dodam, żebyście się państwo od razu nie martwili, że to jest coś groźnego, bo operujemy tętniaki dopiero powyżej 55 mm średnicy. A więc jeżeli macie państwo tętniaka przez nas rozpoznanego 30, 40 mm, 45 mm, nawet 50 mm, to nie należy włosów z głowy rwać i mówić: ojejku, to mi zaraz tu wybuchnie, to od razu zginiemy, od razu nasz stan zdrowia się pogorszy. To jest ta kwestia ważna, taka edukacyjna dla państwa, że państwo wiecie, jesteście świadomi, że taki tętniak jest i on będzie wymagał dalszego monitorowania i dopiero w momencie, jeżeli się zacznie powiększać, będzie wymagał leczenia. Wobec powyższego reasumując, badanie jest proste, całkowicie niebolesne i zachęcam mężczyzn, żeby o sobie pomyśleli, bo w dzisiejszych czasach 65 rok życia to ktoś mógłby powiedzieć, to jest początek, albo początek normalnego funkcjonowania i życia, ponieważ żyjemy coraz dłużej i warto w tym momencie o swoje zdrowie zadbać. No a jeżeli chodzi o przesiewowe programy onkologiczne, to w tej chwili w Polsce tak naprawdę są realizowane trzy. Jeden w kierunku mammograficzny, w kierunku raka piersi, drugi cytologiczny, w kierunku raka szyjki macicy i dla obu płci kolonoskopowy, w kierunku raka jelita grubego. Program mammograficzny przeznaczony dla pań w wieku 50-69 lat, które raz na dwa lata wykonują bezpłatnie, bez skierowania, tak naprawdę jedyne badanie radiologiczne w Polsce, które można wykonać bez skierowania, to właśnie screening mammograficzny. Gdzie panie je wykonują? W najbliższej pracowni mammograficznej, która się lokalizuje w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. W województwie kujawsko-pomorskim tych pracowni jest kilkanaście, a oprócz tego do bardzo nawet odległych gmin docierają mammobusy. Mammobusy, których wizyta jest zapowiedziana, mammobusy, do których można się bez problemu zarejestrować. Wyniki tych badań mammograficznych pacjentki otrzymują drogą pocztową z jednoczesnym, jednoznacznym wskazaniem, czy w piersiach jest wszystko w porządku, czy w piersiach znaleziono jakąś zmianę, która wymaga dalszej diagnostyki. Ale chcę znowu bardzo uspokoić. To, że jest znaleziona jakakolwiek zmiana, to nie znaczy, że to musi być nowotwór. Mniej więcej na 1000 pań, które wykonają badanie mammograficzne, 50 zostanie wezwanych do dalszej diagnostyki, żeby ten problem wyjaśnić. A tylko u 5 na 1000 stwierdzimy, że będzie to zmiana nowotworowa. Nawet jeśli to jest to bardzo wcześnie wykryta zmiana nowotworowa, która podlega leczeniu zupełnie innemu, a w każdym razie leczeniu oszczędzającemu narząd piersiowy. Czemu to takie ważne? Proszę państwa, w tej chwili około 65-70% pacjentek leczonych operacyjnie w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, przepraszam bardzo, jest leczonych oszczędzających.
oszczędzająco, to znaczy bez konieczności wykonania mastektomii, czyli amputacji piersi. Jak to ważne dla kobiety, nie trzeba, myślę, nikogo przekonywać. Z drugiej strony, te wczesne zmiany są zmianami, które znakomicie rokują. To znaczy, oprócz leczenia operacyjnego, bardzo często nie musimy, przy wczesnym rozpoznaniu, podkreślę, stosować chemioterapii. No, tym samym pacjentki zupełnie inaczej wracają do zdrowia i zupełnie inaczej są leczone. No, to jest tak potężny zysk zdrowotny dla tych pacjentek, że tak naprawdę warto porozmawiać czasami z pacjentkami, które poddały się właśnie badaniom profilaktycznym, i dzięki któremu w drugi się mają pieli, dzięki któremu no, praktycznie zapomniały, że były leczone i ich rokowanie jest właściwie rokowanie bardzo, bardzo, bardzo pomyślne. Badanie cytologiczne z kolei, to jest badanie, które jest zarezerwowane dla pacjentek od 25 do 59 roku życia, które raz na 3 lata wykonują badanie cytologiczne, gdzie wykonują no najczęściej w najbliższym gabinecie ginekologicznym, który mieści się blisko miejsca zamieszkania. Dodam, że to wcale nie musi ginekolog dokonać badania cytologicznego. Bardzo często wykonują to położne, doświadczone położne ze specjalnym certyfikatem, które uprawnia je do pobrania badania cytologicznego. No i znów tylko te panie, których badanie cytologiczne wykonuje pewną, czy wykazuje pewną nieprawidłowość, są dalej wzywane do ginekologa w celu wyjaśnienia, czym jest ta nieprawidłowość. I tutaj to nawet jeszcze rzadziej niż w screeningu mamograficznym. Tutaj tylko 2 do 3 pań na 1000 przebadanych dowie się, że choruje na raka szyjki macicy. I najczęściej jest to tak zwana przedinwazyjna postać, zupełnie inaczej leczona, zupełnie inaczej pacjentka wraca do zdrowia, bardzo często nie musi być operowana. Tak wczesne postaci w tej chwili są przez ginekologów leczone zupełnie inaczej. No i screening kolonoskopowy przeznaczony dla obu płci w wieku 50 do 65 lat, w Polsce realizowany w dwojaki sposób. Po pierwsze na zaproszenia, a po drugie tak zwany sposób oportunistyczny, czyli w takiej sytuacji, kiedy pacjent sam tak naprawdę zgłasza się do badania kolonoskopowego, nie potrzebuje do tego zgłoszenia skierowania na badanie. Do tego badania oczywiście trzeba się przygotować. No ja bym powiedział, że całe legendy krążą na temat kolonoskopii. No, badanie zdecydowanie przez pacjentów przereklamowane. Badanie, które w rękach doświadczonego kolonoskopisty trwa nie dłużej jak 20-25 minut. Nie należy oczywiście do badań przyjemnych, nawet które należą. No ale w większości, chyba że pacjent czy pacjentka ma jakąś przeszłość operacyjną, czyli pacjenci operowani mają liczne blizny w zakresie jamy brzusznej, no to u tych pacjentów oczywiście wykonujemy to badanie w znieczuleniu ogólnym. Badanie, które przynosi olbrzymie korzyści dla pacjentów. Dość powiedzieć, że statystyki mówią tak, że u co trzeciego pacjenta, który zgłasza się do badania kolonoskopowego, stwierdzane są drobne polipy w jelicie grubym. Polipy, które dzisiaj nie są schorzeniem nowotworowym, dziś usunięte absolutnie zabezpieczają pacjenta przed rozwojem choroby nowotworowej. I to jest właśnie taki najpiękniejszy przykład tego, co potrafi badanie screeningowe. Potrafi uchronić przed chorobą nowotworową osoby, które temu badaniu się poddały, no, zwłaszcza w badaniu kolonoskopowym. Jedna rzecz, myślę, że ad vocem moglibyśmy troszeczkę powiedzieć na temat takiego właśnie odkłamywania. Dziękuję, że panowie powiedzieliście, na czym te badania polegają. Dlaczego? Ponieważ no, u wielu pewnie rodzi się lęk, że a może coś u mnie znajdą, a może to mnie będzie bolało, a może no, poprzez badanie coś zostanie naruszone, pobudzone, coś, co nigdy u mnie nie chorowało. No może to badanie sprawi, że gdzieś tam jakieś komórki się odezwą i tak dalej. A druga rzecz to takie pytanie, no jak człowieka zachęcić do tego, żeby nie rezygnował z tej możliwości, którą ma. Jak przemówić? Czy strachem, groźbą, czy może jakąś delikatnością, tłumaczeniem po prostu? Z doświadczenia, jak pacjenci, którzy przychodzą, którzy też zgłaszają się, choćby nawet u nas w miasteczku medycznym podczas dziękczynienia w rodzinie, w czym oni kierowani zwracają się o takie badanie? Więc wrócę znowu do tej aorty i do tętniaka i powiem tak, jeszcze raz podkreślę. Tu badanie jest całkowicie niebolesne. I jedyna rzecz, która jest może niekorzystna dla tych osób, które się zgłaszają, no to właśnie ta wiadomość, że na przykład posiadam
tętniaka. I my to widzimy właśnie w tym miasteczku, nawet wykonując badania, jak mężczyźni stoją w tej kolejce, prawda, żeby się dostać na to badanie. I widać po ich twarzach, że wchodzą, kładą się na tę gozetkę, są zaniepokojeni i w momencie, kiedy mówimy, że aorta jest właściwej wielkości, że już nic więcej nie potrzebują, to ta radość, ten uśmiech na twarzy jest taką, powiedziałbym, fantastyczną gratyfikacją, mówiącą, że ach, wspaniale i głęboki oddech, mogę iść dalej, mogę iść funkcjonować dalej. Natomiast rzeczywiście, jeżeli u kogoś stwierdzimy tętniaka, no to widać to zafrasowanie na twarzy. I to jest taka właśnie pewna obawa, ale ta obawa, jak mówiliśmy w programie telewizyjnym, ona wynika moim zdaniem i myślę, że duża część osób, które takie badanie przeszło, wynika chyba z tych braków edukacyjnych, czyli z braku wiedzy. Myślę, że tak psychologicznie człowiek jest skonstruowany, że jeśli czegoś nie wie, to tego się bardziej obawia. Jeżeli jego wiedza jest oczywiście większa, bardziej dokładna, to nawet jeżeli się o czymś dowie, to łatwiej jest mu sobie samemu nawet to wytłumaczyć, że powiedzmy sytuacja nie jest aż tak groźna i znaleźć te takie korzystne, pozytywne elementy tej decyzji. Stąd wydaje mi się, że ta nasza rola jest taka, żeby społeczeństwo edukować. No i oczywiście, jak to zwykle w dziedzinie medycznej, ważna jest ta relacja i komunikacja między pacjentem a lekarzem. Bo oczywiście można do chorego powiedzieć, proszę pana, ma pan granat, czy jak niektórzy mówią, bombę w brzuchu, niech pan uważa, ma pan tętniaka. No i teraz tak, może dla nas, dla medyków, taki język jest normalny w pewnym sensie, mówię w cudzysłowie, natomiast dla osoby, która przychodzi, nie ma do czynienia w ogóle nigdy, albo nigdy nie miała z medycyną, to ten taki żargon nasz medyczny może być właśnie niestety mocno niepokojący, może ten poziom zaniepokojenia u chorego mocno podnosić, co jest oczywiście niewskazane. Jeśli natomiast, widząc takiego chorego, i tu wezmę tego pierwszego, u którego stwierdziliśmy tętniaka w czasie tej właśnie białej niedzieli, tak bym to nazwał, tutaj miał 40 mm, no to znowu, jeżeli powiemy, że ma pan bombę, no to on się, ten biedny człowiek, wystraszy. Ale jeżeli mu powiemy, proszę pana, rzeczywiście, pana aorta jest poszerzona, ma 40 mm w dniu dzisiejszym. I teraz tak, operujemy tętniaki wtedy, kiedy ta średnica aorty jest więcej niż 55 mm. Czyli inaczej możemy mu powiedzieć, proszę pana, ma pan jeszcze 15 mm czasu, tak? Jeżeli możemy przełożyć czas na milimetry. I wtedy myślę, że to jest trochę uspokajające, a z drugiej strony możemy dodać, że jeżeli jest to osoba, która ma lat na przykład 75-78, to tętniak w takim wieku i w wielkości 40 mm może się okazać, że do końca życia tej osoby nie będzie musiał być operowany, bo on rozwija się i prawdopodobieństwo jego pęknięcia jest bardzo niskie. Stąd z jednej strony nie musimy operować, trzeba monitorować takiego chorego. Trzeba go oczywiście wezwać w przedziale półrocznym na początku, żeby zrobić ponowne USG i żeby to ponownie zbadać. I to jest coś takiego, że jak myślę, przy tego typu relacji z chorym, wytłumaczeniu dokładnym, to wiadomo, że ten poziom zaniepokojenia jego wewnętrzny będzie dużo niższy i on wyjdzie z takiego badania i z takiej konsultacji medycznej zupełnie inaczej nastawiony. Więc myślę, że to jest taka podstawowa formuła, która z jednej strony spowoduje, że ten człowiek pójdzie dalej, nie będzie narzekał na badanie, nawet na to, że u niego tego tętniaka stwierdzono, i on może być osobą promującą takie właśnie badanie i mówiącą, że tego typu badania przesiewowe mają rację, bo właśnie ustrzegły go przed takim czy innym zachowaniem, żeby na przykład ten tętniak nie poszerzał się dalej. Więc myślę, że te kwestie edukacyjne są na tyle ważne, że na to musielibyśmy położyć potężny nacisk i wtedy mieć z tego oczywiście odpowiednie korzyści po obu stronach, tych naszych medycznych, ale i po stronie osób badanych. No, czyli z jednej strony jakby ta edukacja rzecz zupełnie u nas może niedoceniona, a no absolutnie o priorytetowym znaczeniu. No a druga rzecz, gdyby chcieć odpowiedzieć na to pytanie, straszyć czy nie straszyć w zachęcie do badań profilaktycznych? Uświadamiać. Trudno, tak, trudno jednoznacznie znaleźć odpowiedź, aczkolwiek dziś psychologia mówi wyraźnie, nie straszyć. Drastyka nie zmienia postaw pacjentów, drastyka jeszcze bardziej czasami ich odpycha od badań profilaktycznych. Czyli działać jednak przez pozytywny przykład, czyli działać jednak przez promocję zdrowia. Mówić, jaki zysk
skutki zdrowotne pacjent tego odniesie. To, co pan profesor powiedział, przykład poprzez osoby uczestniczące już w badaniach profilaktycznych. Te osoby, które w onkologii na przykład właśnie skorzystały z tych badań, wykryto u nich wczesną zmianę nowotworową, znakomicie przeszli przez leczenie onkologiczne i do dzisiaj znakomicie funkcjonują i stanowią taki piękny przykład tego, że naprawdę, naprawdę warto. Drastyka. Ja czasami też mam aż chęć, żeby tak mocno uderzyć, pokazać, jak to wygląda pacjent, który o siebie nie dbał. Takie kampanie bywają. Bywają w Europie Zachodniej, bywają w Skandynawii, zwłaszcza jeżeli chodzi o ograniczenie palenia. Ale no, my trzymamy się raczej kampanii takich bardziej w kierunku pozytywnego przykładu, promocyjnego przykładu, edukacyjnego przykładu, żeby w jakiś sposób współpracować na pozytywnym przykładzie. Pan doktor Tomasz Mierza wspomniał tu o wczesnym wykrywaniu raka jelita grubego. Ja może się odwołam do konkretnego przykładu, który mówi o ważności tego projektu przesiewowego, jak również o świadomości ewentualnych pacjentów. Otóż na terenie województwa kujawsko-pomorskiego bodajże 3 lata temu zakończyliśmy program, który był adresowany do mężczyzn piątej dekady 50+. I wysłaliśmy imienne zaproszenia na takowe badania przesiewowe. I proszę sobie wyobrazić, że 30% z wysłanych zaproszeń tylko podjęło zaproszenie i uczestniczyło w tym badaniu przesiewowym. Ale w tych 30%, populacji tych 30% wykryto właśnie w różnym stadium zaawansowania od polipów, aż rozrost nowotworu był tak wielki, że była potrzebna natychmiastowa ingerencja chirurgów, onkologów. Zadajmy sobie pytanie, jeśli by 50% z wysłanych zaproszeń populacji skorzystało, jaki wtedy byłby odsetek rozpoznania choroby nowotworowej? Niska świadomość niestety i często muszę takie gdzieś kolokwializmy, które zniechęcają, negatywne do uczestnictwa. Z jednej strony, że być może rozpoznanie to będzie się równało z wyrokiem, z drugiej strony, że jest to badanie może niekomfortowe, ale przecież ratujące de facto w wielu przypadkach życia. Warto, żebyśmy poprzez różne akcje promocyjne i jako samorządowcy, i jako ludzie mediów, i jako ludzie zajmujący się na co dzień medycyną, przekonywali nie tylko o ważności profilaktyki, ale przede wszystkim o jej skuteczności w wymiarze ratowania życia, ale i potem komfortu życia. Czyli konieczna zmiana mentalności. No, wyroki, drodzy Państwo, to w sądach kierują. W medycynie, w onkologii stawiamy rozpoznania i ludzi tych schorzeń leczymy, a leczymy tym bardziej skutecznie, z tym większym zyskiem zdrowotnym dla pacjenta, im szybciej to i wcześniej tą chorobę nowotworową rozpoznamy. I to już jest dzisiaj, już widzimy z pewnych wskaźników i pewnych obliczeń, które wykonaliśmy, że spada odsetek zachorowań na raka piersi, raka szyjki macicy, również i głównie w związku z wczesnym rozpoznaniem dzięki screeningom. Jeżeli ktoś powiedzieć, że w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 roku na blisko, czy na ponad 1000 rozpoznanych przypadków raka piersi, ponad 400 zostało rozpoznanych właśnie dzięki programom profilaktycznym, no to widzimy, jaka jest skala problemu. Tak? I widzimy, że ten sposób jest dobry na zmianę, tak bym powiedział, niezbyt dobrej epidemiologii w zakresie raka piersi. Liczba rozpoznań rośnie i będzie ciągle rosła, ale chodzi o to, żeby dawać tym pacjentkom duże szanse i bardzo charakterystyczne dane epidemiologiczne, rośnie liczba zachorowań, a nie wzrasta liczba zgonów z powodu raka piersi i raka szyjki macicy. Także to jest ta droga, którą musimy pójść, to jest ta droga, której musimy się trzymać. No i ponowny apel mój do decydentów, bym powiedział, o powrót zaproszeń do badań screeningowych, ponieważ no, to jest, jakby nie mówić nawet o skuteczności, to o czym pan doktor przed chwilą powiedział, że oczywiście nie jest to narzędzie idealne, ale to jest narzędzie, bez którego prawdziwy screening nie powinien być praktycznie realizowany. Także czekamy na pewne decyzje, powrót zaproszeń do tych badań, bo na dzisiaj tak naprawdę każdy ze szpitali, czy każda z pracowni realizujących te badania, no sama rekrutuje do tych badań, a nie jest to tak skuteczne, jak to było przy
użycie zaproszeń. Choroby nowotworowe są chorobami cywilizacyjnymi, dlatego też warto, żebyśmy również ten kanon osiągnięć cywilizacyjnych. Mamy dzisiaj społeczeństwo multimedialne, żebyśmy właśnie przy osiągnięciu różnorakich form przekazu docierali do jak największej rzeszy odbiorców. Z takim dobrym przekazem, że nasza świadomość co do naszej witalności w dużej mierze często zależy również od nas. No proszę zauważyć, że w dzieciństwie chodziliśmy z naszymi rodzicami na bilanse, które miały weryfikować, czy się psychosomatycznie dobrze rozwijamy. W szkole podstawowej czy szkole średniej, a nawet na studiach również były bilanse i badania przesiewowe. Natomiast często człowiek robi karierę ekonomiczną, polityczną, a nawet samorządową czy gospodarczą w różnych obszarach życia, a zapomina, co jest priorytetem, czyli zdrowie. I tu zachęcam Państwa do zmiany filozofii, do zmiany stylu bycia. No, w swoim kalendarzu zajęć, obowiązków tygodniowych warto właśnie wpisać obligatoryjnie nie tylko odpoczynek, ale przede wszystkim aktywny odpoczynek wynikający z tego, że no, jeśli nie będziemy dbali o kulturę fizyczną, to często choroba sama się upomni o nas i warto wychodzić naprzeciw tej świadomości i tym działaniom, które zapewnią nam witalność. No, proszę Państwa, żeby żyć w zgodzie z pewnymi kanonami czy tezami, no trzeba te tezy znać. No to przypomnijmy, że tak naprawdę kilka podstawowych, właśnie uniwersalnych właściwie stwierdzeń. Stwierdzeń i profilaktyki onkologicznej, profilaktyki naczyniowej. No, czyli po pierwsze, to trzeba absolutnie zacząć, to będziemy powtarzać, rzuć palenie. A jeżeli nie jesteś w stanie rzucić, to ograniczać palenie. A przede wszystkim dla wszystkich dla nas unikać stref zadymionych. Zdawajmy sobie sprawę również dzisiaj, że to takie pierne palenie, czyli to korzystanie z tego tak zwanego bocznego strumienia dymu tytoniowego jest również bardzo, bardzo szkodliwe. Zwłaszcza chcę tu powiedzieć dla osób w jakiś sposób genetycznie uzależnionych. To znaczy, no oczywiście nie mamy na dzisiaj jednoznacznego genu, który byłby zidentyfikowany dla chorych z rakiem płuca, ale wiemy, coś, co jest bardzo istotne, że osoby o genetycznym uzależnieniu zdecydowanie są bardziej wrażliwe na dym tytoniowy. Czyli no, po pierwsze nie pal, po drugie ruszaj się, to co pan doktor Przybycki w tej chwili powiedział, ta aktywność ruchowa jest samodzielnym czynnikiem ryzyka na dzisiaj w chorobach nowotworowych i chorobach naczyniowych. Po trzecie walcz z otyłością. Dla Amerykanów dzisiaj drugi czynnik tak naprawdę ryzyka, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, dla nich jak na całym świecie numerem pierwszym jest palenie, ale numerem drugim jest absolutnie otyłość. No, Amerykanie mają z tym olbrzymi problem. Tam praktycznie 65-70% populacji to są ludzie z nadwagą i otyłością. W Polsce doganiamy te statystyki i to najlepszy powód, właśnie dowód na to, co mówi pan dr Przybylski o tej takiej westernizacji naszego życia w kierunku tych cywilizacji zachodnich, w kierunku no, różnych zachowań, braku czasu. Nawet pojęcie się ukuło w socjologii marginalizacji życia, prawda, że szybkie tempo życia, mała aktywność ruchowa, zła dieta. Ta urbanizacja, czyli to życie w tych wielkomiejskich środowiskach jest również znowu czynnikiem nowotworowym. No i kolejna sprawa to dieta, no, w której oczywiście to długo by można mówić, no ale dwa aspekty najistotniejsze. Po pierwsze odpowiednia ilość warzyw i owoców, po drugie zdecydowanie zmniejszenie ilości tłuszczów zwierzęcych w naszej diecie. I właściwie można by, znając nasze przyzwyczajenia dietetyczne, od razu powiedzieć, że wszyscy o 1/3 tych tłuszczów zwierzęcych możemy w naszej diecie spokojnie zmniejszyć, a i to pewno mało. Jeśli chodzi o warzywa i owoce, no to Światowa Organizacja Zdrowia promuje od wielu, wielu lat hasło 5 razy dziennie warzywa i owoce. Proszę Państwa, podkreślam, 5 razy dziennie. Uderzmy się wszyscy własne piersi, jak to wygląda na naszych stołach i w naszych domach. Gdzie właściwie w tych naszych domów potrafimy zorganizować tą dietę tak, żeby tych 5 razy warzywa i owoce były na jedzeniu. 5 jabłek dziennie. Mamy nadmiar produkcji jabłek w Polsce. Co za problem? Tak, jedna porcja przyjąć, to jest jeden owoc, albo szklanka drobnych owoców, albo szklanka rzeczywiście bardzo gęstego z mięszu wyprodukowanego soku owocowego. Przy czym, żeby to nie były też tylko owoce, mówi się o tym, że ta proporcja warzyw do owoców powinna być 3:2. Znaczy większa przewaga warzyw niż owoców w naszej diecie. Czemu to takie ważne? Dlatego, że no, w warzywach i owocach, no to zabrzmi to jak truizm, są witaminy,
Ale dzisiaj wiemy o tym, że te niektóre z tych witamin, czyli witamina A, witamina C i witamina A, E, są tak zwanymi przeciwutleniaczami. Czyli krótko mówiąc, wymiataczami wolnych rodników tlenowych. Coś, co zdecydowanie zmniejsza narażenie na choroby nowotworowe, ale również na miażdżycę naczyń. Proszę Państwa, no, kolejna ta teza, bym powiedział, kodeksu onkologicznego to unikanie alkoholu. To oczywiście trudno powiedzieć, jaka ta ilość alkoholu jest w jaki sposób dozwolona. Mówi się o tak zwanych ekwiwalentach dozwolonych i dla mężczyzn mówimy o 20 gram czystego etanolu dziennie, u kobiet o połowie tego, 10 gram czystego etanolu. Co to znaczy 10 gram czy 20 gram czystego etanolu? Dla mężczyzn, proszę Państwa, to są nie więcej jak dwie szklanki piwa, nie więcej jak dwie niewielkie lampki wina i nie więcej jak jeden drink wysokoprocentowego alkoholu dziennie. Także gdzieś po drodze oczywiście to trzeba indywidualizować bardzo, no ale nie okłamujmy się. Osoby nadużywające alkoholu zdecydowanie częściej chorują na raka przełyku, częściej chorują na raka jelita grubego, częściej chorują na szereg innych nowotworów. Także, a jeżeli złożymy dwa nałogi, to znaczy palenia papierosów i nadmiaru alkoholu, to, proszę Państwa, niewiarygodnie. Częstość wystąpienia nowotworów w tej grupie osób jest stukrotnie wyższa niż u pozostałych. Ja jeszcze dodam do tego, tak, ponieważ tu dostaliście Państwo bardzo dużo informacji na temat chorób nowotworowych. Chcę powiedzieć, że choroby nowotworowe są na drugim miejscu przyczyny śmiertelności, nie tylko w Polsce, ale to są dane ogólnoświatowe. Mówimy o krajach wysoko rozwiniętych. Natomiast na pierwszym miejscu są, jak my mówimy, choroby serca i choroby naczyń. Gdzie musimy uczciwie powiedzieć, że ta statystyka jest nieco zachwiana, ponieważ lepiej wiemy na temat, czy więcej wiemy na temat epidemiologii chorób serca. Gorzej, jeśli chodzi o epidemiologię innych naczyń, takich jak aorta, jak tętnice kończyn dolnych, jak tętnice szyjne na przykład, to jest mniej rozpoznawalne i najczęściej mniej opisane w kontekście konieczności czy prowadzenia właśnie badań przesiewowych, czy nawet odpowiednich środków na to przeznaczanych. Gdybyśmy właśnie te choroby naczyniowe, których jestem tu reprezentantem w formie zawodowej, dodali do chorób właśnie serca, to wtedy się okazuje, że to tym bardziej jest na pierwszym miejscu i powinniśmy o to dbać. Co ciekawe, że tak jak pan doktor Wierzmann powiedział w kontekście tych czynników, nie tylko ryzyka, ale czynników, które powinniśmy zwalczać, to zarówno w chorobach nowotworowych, jak i właśnie w chorobach serca inaczej, one są bardzo podobne, bo się okazuje, że proces ten biologiczny powstawania jednych i drugich chorób jest całkiem podobny. Mówię to na poziomie komórkowym, stąd wydaje się, że ta kwestia zabezpieczenia czy zadbania o to, żeby te czynniki likwidować, jest szalenie ważna. Zapytacie Państwo może, dlaczego tak dużo mówimy o tych wszystkich badaniach przesiewowych i dlaczego one są takie ważne? No, one są ważne z dwóch powodów. Z jednego powodu dlatego, że rozpoznajemy chorobę we wczesnym stadium, bo taki jest zamysł tych badań i dzięki temu możemy tym chorym dużo bardziej pomóc i co więcej, procent wyleczenia z tych chorób jest dużo wyższy niż w przypadku, kiedy chory już ma dolegliwości i do nas trafia. Ale druga ważna rzecz jest taka, że te badania przesiewowe dają nam pewien wgląd w epidemiologię danego schorzenia i wtedy w oparciu o to możemy zobaczyć, jakie czynniki odgrywają właśnie rolę. Czyli inaczej mówiąc, znając później te czynniki, możemy odpowiednio prowadzić tak zwaną oświatę zdrowotną i wpływać na młodsze pokolenie, żeby nie popełniało tych błędów, które starsze pokolenie już ma za sobą. I musimy pamiętać o takich kwestiach, zwłaszcza w chorobach serca i naczyń, które są ważne poza paleniem papierosów, poza alkoholem, poza brakiem ruchu i tak dalej, że pewne dodatkowe choroby mają również wpływ na rozwój tychże chorób serca i naczyń. A myślę tu przede wszystkim o dwóch. Jedno to jest cukrzyca, która w Polsce zaczyna być
epidemią, zresztą nie tylko w Polsce, wszędzie na świecie. Mamy w tej chwili ponad 2,5 miliona ludzi z cukrzycą, ponieważ cukrzyca jest coraz lepiej leczona, ci ludzie funkcjonują, ci ludzie zakładają rodziny, mają swoje dzieci i właśnie z tych powodów czysto genetycznych te dzieci mogą mieć w przyszłości również cukrzycę, stąd bardzo ważna jest kwestia odpowiedniej profilaktyki. I druga kwestia, która jest bardzo ważna wśród tych chorób współistniejących i właściwie w pewnym sensie będących czynnikami ryzyka powstania chorób naczyń, to jest nadciśnienie tętnicze. I te dwie jednostki, cukrzyca i nadciśnienie tętnicze, można po pierwsze bardzo łatwo rozpoznać, stosunkowo łatwo w chwili obecnej leczyć i kontrolować. I to jest coś, na co też zwracamy, zwłaszcza w chorobach właśnie serca i naczyń, bardzo dużą uwagę, ponieważ odpowiednie prowadzenie lecznicze ma wpływ na późniejsze efekty. I teraz tu jest jeszcze kolejna kwestia, mówiąc o odżywianiu, pan doktor Mierzyła bardzo ładnie to opisał tutaj. Chcę powiedzieć taką rzecz, że te witaminy, o których tu była mowa, one są szalenie ważne i zapewne państwo wiecie, włączając jakiekolwiek radio, słuchając jakiejkolwiek stacji, czy telewizyjnej, czy radiowej, czy jakiejkolwiek gazety otwierając, spotkacie się państwo z przykładami propozycji, że można przecież wziąć witaminy w tabletkach. Ale proszę pamiętać, że to jest wytwór sztuczny i to jest, jak to niektórzy mówią, czysta chemia, ponieważ to trzeba wytworzyć. Proszę nie zapominać, że każda witamina przyswojona przez nas organizm w formie naturalnej, normalnej, a więc pochodząca właśnie z warzyw, pochodząca z owoców, jest kilkadziesiąt czy kilkaset razy lepsza niż to, co macie państwo proponowane. Więc zanim sięgniecie państwo po tabletkę witaminy C, na przykład, zastanówcie się, czy nie warto, nie wiem, kupić jakieś warzywa czy odpowiednie owoce i wykorzystać tą naturalną drogę, ponieważ do tego jesteśmy jako nasze organizmy lepiej przystosowani niż do pobierania rzeczy sztucznych. Więc taka rozwaga na każdy dzień jest dosyć konieczna i potrzebna, bo to zaoszczędzi państwu, wydaje mi się, nie tylko w kwestii wydatków, ale również zabezpieczy państwu zdrowie na dłuższy okres czasu. No, poza tym warzywa i owoce mają jeszcze coś, czego nie oni mają, preparaty witaminowe, mianowicie barwniki i błonnik. No, barwniki, to państwo na pewno słyszeliście o beta-karotenie wszechobecnym. Drugi taki bardzo unikalny to jest likopen. To jest ten barwnik dający tę typową purpurę pomidora i czerwonej papryki. Rzecz zupełnie niezastąpialna niczym, a też będąca antyutleniaczem, czyli tym czynnikiem, który no, zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Ja jeszcze wracając do pewnych test, które powinniśmy przestrzegać, dodać jeszcze muszę na pewno o jednej, mianowicie o słońcu. No, dzisiaj wszyscy czekamy na słońce. Słońce to radość życia, słońce to oczekiwanie na urlop, słońce to oczekiwanie na piękny okres. Słońce jest nam wszystkim potrzebne, bo tutaj witamina C i parę innych rzeczy, witamina D tak naprawdę, to również działanie antydepresyjne, o którym też dzisiaj przecież wspominaliśmy w naszym programie telewizyjnym. No ale słońce w nadmiarze jest ewidentnym czynnikiem rakotwórczym, nie zapominajcie państwo. Zwłaszcza osoby, które gdzieś w skórze mają dużą ilość znamion. Te znamiona zawsze powinny być chronione przed promieniowaniem słonecznym, no a niektóre nawet prewencyjnie wycinane. W związku z tym zawsze warto przed kąpielą słoneczną takie znamie zaprezentować, czy to dermatologowi, czy onkologowi. I jednak czasami lepiej poddać je wycięciu, niż poddawać, powiedziałbym, próbie promieniowania UVA i UVB, które znajdują się w promieniowaniu słonecznym. A zatem nie tylko świadomość, ale również konkretne postanowienia i działania. Nie? Żyjemy trochę w takim świecie paradoksu, że często ludzie bardziej dbają o swoje samochody, jadąc raz w roku na przegląd, a moglibyśmy sobie nawet tu, siedząc w studiu, zadać pytanie, kto regularnie raz w roku robi kompleksowe badania. A stan zdrowia jest niespółmierny do stanu technicznego auta. Wspomniał pan doktor Mierzyła też tu o problemie depresji. Myślę, że to również jest taki jeden z czynników szybkiego reagowania, też prewencji, dlatego że no niestety depresja i choroby psychiczne są również w kanonie chorób cywilizacyjnych. Przypomnę, tak jak już mówiłem w pierwszej części programu w telewizji, że regularnie w Polsce
półtorej miliona osób leczy się na zaburzenia psychiczne, a następne półtorej miliona jeszcze powinno się leczyć, a z różnych przyczyn i takich społecznych obaw, że zostaną zastygmatyzowani, się nie leczą, z niskiej świadomości następstw. A proszę pamiętać, że w Polsce codziennie jest 15 prób samobójczych i w tym 10-11 skutecznych. Przemnóżmy sobie to przez 365 dni. To jest armia ludzi, których można by uratować farmakologicznie, terapią psychologiczną. I dlatego pobudzajmy świadomość do leczenia w różnych obszarach naszego życia. No, człowiek jest istotą psychosomatyczną i nie ma chorób, które są wstydliwe, tylko jest problem, żeby poprosić, uświadomić i włączyć do działania specjalistów. Tym bardziej, jeśli są programy przesiewowe, które na wczesnym etapie choroby mogą dać przede wszystkim diagnozę, prognozę i rozwiązanie problemu. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Zachęcamy do telefonowania też naszych radiosłuchaczy, do współtworzenia tej audycji. Przypomnę, rozmawiamy na temat profilaktyki prozdrowotnej, która jest szansą na zdrowe życie w rodzinie i społeczeństwie. I numery telefonów do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66.